kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałabym odpowiedzieć na kilka Waszych pytań, które zadaliście mi na moim kanale na YouTubie w społeczności, gdzie poprosiłam Was po prostu o zadawanie mi pytań. Powiem Wam szczerze, że widziałam, że kilka tam pytań się znalazło, ale nie mam kompletnie przygotowanych odpowiedzi na te pytania. Także mam nadzieję, że usatysfakcjonują Was moje odpowiedzi takie nieprzygotowane. Ja sobie tutaj wchodzę w pierwszy post, bo dałam dwa posty. Pod pierwszym postem pytania zadało 9 osób, znaczy 9 postów mam, a pod tym ostatnim, w którym można było zadawać pytania do wczoraj, do godziny 12, znalazła się jedna osoba. Więc może zaczniemy od tych początkowych pytań, więc jeżeli jesteście zainteresowani odpowiedziami na te pytania, zapraszam do oglądania. Ok, moi kochani, ja sobie włączam i lecimy po kolei. Pierwsze pytanie od Mileny. Czy spełniło się Twoje największe marzenie? Tak, spełniło się. Moim największym takim marzeniem była ta oto gwiazdka, która jest po mojej prawej stronie i jest to Laura, czyli dziecko. Moim marzeniem takim może niematerialnym było właśnie zostanie mamą, macierzyństwo i z tego jestem bardzo wdzięczna, że dane mi to było, że tak powiem, i jest to mi dane przeżywać, dlatego, że nie była to prosta droga i tym bardziej doceniam to tak razy dwa albo razy nawet trzy. Bo po prostu wiem, że nie zawsze to, co chcemy, to po prostu to mamy, więc doceniam to i cieszę się z tego, co mam. Jaka jest Twoja najulubieńsza czekolada? Moją najulubieńszą czekoladą jest czekolada z Magnetika, bez cukru, mleczna. To jest czekolada, którą uwielbiam, ale która po prostu dosyć rzadko bywa w Biedronce. Teraz znowu u mnie w Biedronce nie ma. Dwa, trzy tygodnie wcześniej zrobiłam sobie mały zapas, ale już tych zapasów nie mam. Także dla mnie to jest najlepsza czekolada, jaka może być. A z takich czekolad, które powiedzmy są ciągle dostępne i które nie są drogie, jest to biała czekolada z wiórkami kokosowymi z Allegro. Ona również jest w Biedronce i ją mi poleciła Katarzyna, która ma też kanał na YouTubie. Jeżeli Kasiu to oglądasz, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Ale co sprawia, że czujesz się szczęśliwa? Kiedy budzę się rano, nawet po tej nieprzespanej nocy i uśmiecha się do mnie moja córeczka, wtedy czuję się szczęśliwa i wtedy tak jakby, wiecie, ta cała złość, może nie złość, ale to zmęczenie, to takie, wiecie, rozflakowanie po nocy, jeżeli ktoś ma dziecko, które no średnio śpi w nocy, albo które zębkuje, które się budzi często, no to wie, o czym mówię. I nad ranem przychodzi taka refleksja, jak wiecie, jak już jest ta godzina, powiedzmy, wstawania i dziecko się do was uśmiecha, to jest coś, co powoduje, że jesteście naprawdę szczęśliwi. Przynajmniej ja tak mam. Aha, jeszcze jestem szczęśliwa, jak jesteśmy gdzieś, wiecie, w takim miejscu, gdzie jesteśmy w trójkę, gdzie razem możemy spędzić czas, chodzi mi o mnie, o mojego męża, czyli Tomka, i o Laurę. Co najczęściej jadasz na obiad? Powiem Wam szczerze, że nie mam jakiegoś określonego, że tak powiem, produktu, który najczęściej jem na obiad. Są to naprawdę różne rzeczy. Ostatnio na obiad dosyć często jem jakąś zupę albo rosół, czyli coś takiego bardziej płynnego, ale to tak jak Wam wspomniałam, nie jest to jakaś, że tak powiem, rutyna. Ja najwięcej jem generalnie na śniadanie, dlatego że po nocy jestem zazwyczaj taka, wiecie, bez sił i na śniadanie zazwyczaj tak jem najwięcej, a im później w ciągu dnia, tym mniej, że tak powiem, tego jedzenia jest u mnie. H&M czy Bershka? Powiem szczerze, że nie robię zakupów ani w jednym sklepie, ani w drugim, ale gdybym miała robić zakupy, to myślę, że w Bershce. Wymarzony zawód? Wymarzony zawód dla mnie byłby taki, który mogłabym wykonywać w domu, zdalnie i nie musiałabym jeździć do, biura. Czyli mogłabym pracę wykonywać w każdym właściwym miejscu. Czyli taką moją jakby pracą wymarzoną byłaby to praca właśnie taka zdalna. Jakie jest Twoje największe marzenie?
Teraz aktualnie moim największym marzeniem jest, żeby zacząć budowę domu, żeby nam to sprawnie poszło i w miarę szybko, że tak powiem, się przenieść z tej kawalerki do tego domu, ale wiem, że no, budowa domu od podstaw, kiedy macie, nic nie macie praktycznie i kupujecie działkę w formie pola, to, no to czeka nas po prostu, wiem, że dużo pracy i w ogóle załatwień i formalnych i takich, wiecie, załatwień budowlanych, więc jest to naprawdę dosyć długa droga, tym bardziej, że od 2 miesięcy jesteśmy na etapie załatwiania papierków, więc no na razie jesteśmy na etapie załatwiania papierków. I masz cel na YouTubie. Na YouTubie nie mam praktycznie żadnego celu. Ja ten kanał utworzyłam praktycznie w 2017-18. No 3 lata ma kanał generalnie. W styczniu. Utworzyłam go z myślą, żeby po prostu sobie spędzać tutaj miło czas, żeby nagrywać, żeby, nie wiem, dzielić się jakimiś swoimi refleksjami, nagrywać hole, vlogi, chociaż z vlogami ostatnio tak no nie po drodze mi generalnie, powiem Wam szczerze. No i co, i żeby po prostu tutaj się dobrze bawić i jakby też zrealizować taki swój cel, bo moim celem i takim małym marzeniem było właśnie utworzenie swojego kanału na YouTubie i też dlatego ten kanał powstał. Czego zaczęłaś nagrywać na YouTubie? No to w sumie to, co powiedziałam wcześniej, czyli dlaczego zaczęłam nagrywać na YouTubie? Dlatego, że miałam ochotę po prostu coś takiego zacząć działać w internecie. Oglądałam bardzo dużo tych vlogów, dużo kanałów i powiem Wam szczerze, że przed momentem nagrywania na YouTubie, to praktycznie no, z 3 lata oglądałam tak naprawdę intensywnie różne kanały i stwierdziłam, że również chciałabym nagrywać. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli ktoś będzie chciał oglądać, no to fajnie, jeżeli nie, no to trudno, nie będzie się musiał męczyć, bo o tyle dobrze, że YouTube jest wolną platformą. Chodzi mi tutaj, że jeżeli ktoś nie ma ochoty, może wyłączyć i sobie przyłączyć na inny kanał i nikt nikogo tutaj do niczego nie zmusza, więc tak, więc stwierdziłam, że utworzę, zobaczę, co z tego wyjdzie. Rodzina to dla Ciebie. Rodzina to dla mnie coś najważniejszego i coś, co stawiam i będę stawiać zawsze na pierwszym miejscu. Nie ma nic dla mnie powyżej rodziny. Oczywiście mówię tutaj o takich aspektach, wiecie, niematerialnych i materialnych, więc wszystkie aspekty to jednak ta rodzina jest na samej górze, tak samo jeżeli chodzi o przyjaciół. Tak, myślę, że tak bym odpowiedziała na to pytanie po prostu. Jakie objawy sugerowały u Ciebie ciążę? U mnie, powiem szczerze, że no nie było tych żadnych objawów, że nie wiem, było mi niedobrze, miałam zachcianki, nie wiem, cokolwiek, nie wiem, czułam jakieś ciągnięcie w brzuchu, nic takiego nie miało u mnie miejsca. Ja generalnie bardzo wcześnie wiedziałam, że jestem w ciąży, dlatego że z Tomkiem się staraliśmy i chcieliśmy mieć dzieciątko. Nie przyszło nam to od razu, mieliśmy po drodze masę problemów, więc Laura nie była jakby, tak wiecie, hopsiu, chcieliśmy dziecko i mamy dziecko. Także tak jak Wam wspomniałam wcześniej, bardzo doceniam, że dane mi było zostać mamą. Ale ta droga, mówię, nie była łatwa. I my praktycznie co miesiąc robiliśmy testy ciążowe, żeby jak najszybciej po prostu wychwycić no, tą ciążę. Później jak pokazały się dwie kreski, to wiadomo, dla potwierdzenia była robiona beta. Beta to jest po prostu badanie z krwi, jeżeli ktoś nie wie. Badanie z krwi, które potwierdza, że jesteście po prostu w ciąży. A później, wiadomo, wizyta u lekarza, żeby sprawdzić na USG, czy to wszystko, że tak powiem, dobrze się rozwija, bo wiadomo, może być masa innych aspektów, na przykład, nie wiem, ciąża pozamaciczna, jakiś, wiecie, pusty zarodek, różne rzeczy mogą się dziać, mimo tego, że na przykład wyjdzie Wam pozytywny test albo pozytywna beta, więc zawsze takie 100% potwierdzenie znajdziecie u lekarza. A tak jak mówię, ja w pierwszym trymestrze praktycznie nie miałam żadnych dolegliwości. Tak, także nie miałam. Jeżeli bym nie zrobiła testu, to bym nie wiedziała, że jestem w ciąży. Ale no, wiadomo, u mnie było, że tak powiem, musowo robić te badania i szybkie, że tak powiem, wychwycenie tej ciąży, dlatego że od razu po wychwyceniu momentu właśnie tego, że jestem w ciąży, ja miałam dużo leków po prostu przyjmowałam w ciąży. Przyjmowałam zastrzyki, więc no to nie było, tak wiecie, kolorowo. Jaki masz zawód? Ja ukończyłam generalnie szkołę
uniwersytet. Ukończyłam, mam studia wyższe, magisterskie, drugiego stopnia, stacjonarne, administracja. I dodatkowo jeszcze dla samej siebie robiłam zaocznie ochronę osób fizycznych, osób imienia, ale to była taka, wiecie, policjalna jakby szkoła, więc to w trakcie studiów ja sobie w weekendy po prostu chodziłam jeszcze na coś takiego. No, na administracji, a gospodarka i finanse, jeżeli chodzi o specjalizację. No, a pracowałam, póki nie urodziłam i nie zaszłam w ciążę, w biurze rachunkowym, w księgowości, więc myślę, że było to, wiecie, pokrywało się ze sobą. Najgłupsza rzecz w życiu, którą zrobiłaś, to... Najgłupsza rzecz w życiu, którą zrobiłam, to... ojejku, szczerze, nie wiem. Tak sobie teraz tak zastanawiam. Znaczy, ja ogólnie jestem takim człowiekiem przypałem, jeżeli byście zapytali kogoś ode mnie z roku, albo nie wiem, moją przyjaciółkę Ulę albo Patty, to na pewno bym wam powiedziała masę. Myślę, że najwięcej takich głupot zrobiłam podczas takich ala biforów, na których spotykaliśmy się z przyjaciółmi i szliśmy po prostu na dyskotekę, że tak powiem. To jeszcze było w okresie studiów, bo no, to już było 6 lat temu. To wtedy myślę, że tak najwięcej głupstw robiłam. No, a tak... Tak, żeby taką mega głupią rzecz i taką najgłupszą, którą mogłabym się chwalić w internecie, to raczej nie mam. Moja córcia miała już chrzest, nie, jeszcze Laura nie miała, nie śpieszy nam się z chrztem. Powiem wam, że ta sytuacja, która jest obecnie w kraju, która panuje, no to jakoś mnie nie zachęca do tego, żeby to zrobić mega szybko, wolę to zrobić na spokojnie. Tym bardziej, że zależy mi, żeby chrzestną była moja siostra, która aktualnie przybywa w Niemczech i ze względu na wszystkie te obostrzenia, zaostrzenia, no nie przyjechała na święta Bożego Narodzenia i czekamy na informację, czy przyjedzie na Wielkanoc, więc nie mam pojęcia, kiedy będzie chrzest i na razie nie jest nic, że tak powiem, zarezerwowane, zaklepane i ustalone z księdzem, więc na razie, nie wiem, nie planujemy na razie tego. Myślę, że wszystkie takie sprawy związane z chrztem będą wiadome dopiero, jak moja siostra potwierdzi swój przyjazd. A jeżeli chodzi o chrzestnego, no to chrzestnym jest... A, w sumie nie było tego pytania, ale od razu powiem może. Chrzestnym ma być Tomka brat. Gdzie ty trzymasz te wszystkie ciuchy? Za każdym razem, kiedy wrzucasz filmik z Lumpeksu lub Vinted, to mnie to zastanawia. Tak, jak wiecie, jak mnie oglądacie, to wiecie, że my mamy bardzo małe mieszkanie i jest to bardzo małe mieszkanie. Generalnie, jeżeli chodzi o zakupy z Lumpeksu lub z Vinted lub inne zakupy z internetu, bo często robię też takie facebookowe zakupy od osób prywatnych, to tak, to wygląda tak, że ja zawsze, jeżeli już mam kupionych sporo tych rzeczy, to ja zawsze robię remanent szafy. Wszystko wywalam z szafy i segreguję to na trzy kubki. Kubka, która ze mną zostaje, kubka, która idzie do mojego domu rodzinnego, do mamy, ewentualnie do szwagierki. I trzecia kubka, która idzie na oddanie, bądź zazwyczaj jest to oddanie za, nie wiem, za czekoladę, za, nie wiem, coś takiego spożywczego, ewentualnie za jakąś drobną sumę. Na przykład ostatnio oddałam 30 sztuk ubrań za 10 zł, czyli chodziło tam, wiecie, groszowe sprawy. I jest to trzeci worek. No i co? I rzeczy, w których chodzę, wsadzam z powrotem do szafy, te środkowe zawożę do domu, a te na sprzedaż czy na oddanie za jakąś drobnostkę wystawiam właśnie na Facebooku, na takiej osiedlowej grupie. No i tak jak wam wspominam, no ile, kilka dni temu oddałam właśnie 30 sztuk ubrania za 10 zł, więc osoba, która dostała te ubrania, myślę, że była zadowolona, bo za takie pieniądze to nawet w ciuchu po złotówce nie kupiłaby. Czy chciałabyś, żeby kiedyś YouTube stał się twoją pełnoetatową pracą, czy raczej traktujesz to jako hobby? W tym momencie to nawet nie ma takiej możliwości, żeby to była pełnoetatowa praca, dlatego że są to naprawdę bardzo groszowe sprawy. W momencie, kiedy, wiecie, wasz kanał nie ma jakichś dużych, że tak powiem, subskrypcji, zasięgów, wyświetleń, no to oczywiście zarabiacie tam pieniądze, bo to nie jest tak, że nic nie zarabia się, ale to jest, wiecie, bardzo malutka część, tak powiem, pełnoetatowej pracy i nie jest możliwe, żeby się na tym utrzymać. Generalnie, gdybym miała, wiecie, dużo więcej subskrypcji i byłyby z tego jakieś takie, wiecie, racjonalne pieniądze, to myślę, że też więcej bym zainwestowała w kanał, ale wiadomo, żeby poszerzyć kanał, trzeba zainwestować, tak? No,
ja to rozumiem, w tym momencie trochę tak jakby stoję w miejscu, dlatego że inne sprawy też są dla mnie troszkę ważniejsze w tym momencie, ale też staram się nie zapominać o YouTubie i no, staram się, żeby ten kanał funkcjonował i się na nim pojawiały filmy. Chciałabym więcej tych filmów na pewno nagrywać, chciałabym więcej na pewno vlogów nagrywać, nie wiem, mam nadzieję, że to troszkę się zmieni i powrócimy do takich, wiecie, szerokich aktualnie, szerokich jakby horyzontów. Aktualnie na moim kanale, jak wiecie, najwięcej jest Holly, bo Holly po prostu jest mi nagrywać najprościej, kiedy właśnie Laura zazwyczaj jest po jedzonku albo Laura śpi, bo wtedy mam tą chwilę i mogę to zrobić. No a vloga to wiadomo, nagrywa się z całego dnia i jest przy tym troszkę więcej zamoroty i też nie ukrywam, że Holle są lepiej oglądalne, jeżeli chodzi o oglądanie. Nie wiem czemu tak jest, że Holle zakupowy ogląda się częściej niż vlog. Widocznie mamy zbyt słabe życie osobiste i mało osób chce nas oglądać. Dobra, dalej. Jak tam idzie budowa domu? Tak jak mówiłam, jesteśmy na etapie załatwiania papierów. Drugi miesiąc załatwiamy papiery dotyczące, żeby no, pozwolenie na budowę dostać. Aktualnie czekamy na dokumenty z PGE. W którym roku planujecie się wprowadzić do nowego domu? No tak jak Wam wspomniałam, no tak za 3 lata jakbyśmy się wprowadzili, to w ogóle super byłoby. No i mam nadzieję, że tak będzie. No zobaczymy. Na pewno się o tym dowiecie. Chciałabyś mieć jakieś zwierzę? Na ten moment nie, dlatego że nie mamy tu warunków, ale jak będziemy mieli już własny dom, to chcielibyśmy mieć psa. Nie mamy i czy Laurka daje już popalić? Ja już swoich synów mam dorosłych. Dobra, dalej może nie czytam, bo już takie prywatne. Czy daje popalić? Laura, czy ty dajesz popalić mamie? Ha, jaki śmieszny. Ha! Generalnie Laura jest cudownym dzieckiem. Jak każda matka powie o własnym dziecku, że jest cudowne, tak i ja powiem to samo. Laura jest bardzo takim pogodnym dzieckiem, wesołym, często się uśmiecha, często gaworzy. Ale są momenty, kiedy jestem po prostu zwyczajnie mega wykończona. Macierzyństwo jest piękne, ale jest bardzo ciężkie jednocześnie. Teraz akurat Laura prawdopodobnie... Laurze prawdopodobnie wyrzynają się ząbki, więc no, te noce są naprawdę różne. Czasami naprawdę co godzinę muszę do niej wstawać, więc no, jestem wykończona wtedy, nie powiem Wam. Nie będę oszukiwać, że jest tak pięknie, cudownie i w ogóle. Tak, no ale Laura skończyła 5 miesięcy, więc no jakoś sobie radzimy, tak? No nie jest łatwo, ja nie mieszkam z rodzicami i na co dzień muszę radzić sobie sama. Tomek pracuje, wiadomo, wieczorem on również zajmuje się mało, ale no w 90% czasu to ja z nią jestem. Nie narzekam, nie jest źle, bardzo ją kocham. Macierzyństwo jest cudowne, ale tak jak Wam wspomniałam, jest też jednocześnie bardzo męczące, wykańczające. Na szczęście nie każdy dzień jest taki ciężki, więc wiecie, jak jednego dnia jest ciężko, a drugiego jest trochę lżej, to tak jakby się, wiecie, równoważy. Jak spędzasz wolny czas, gdy masz chwilę dla siebie? Gdy mam chwilę dla siebie, to zazwyczaj albo coś oglądam na YouTubie, albo coś dla Was nagrywam, albo coś dla Was montuję, coś poczytam, czy czytam też wiadomości, co się dzieje, wiecie, ogólnie na świecie. Tak? I w wolnym czasie... prześpię się chwilę, zależy jak to wygląda. Aha, w wolnym czasie, właśnie w wolnym czasie, mówię tyle rzeczy w wolnym czasie, bo nie wiadomo ile tego czasu było. W wolnym czasie też chodzę na spacery, ale to z Laurą. Laura zazwyczaj wtedy śpi, zazwyczaj są to 2 spacerki, takie godzinne, więc 2 godziny jesteśmy na spacerze codziennie, chyba że pada albo jest bardzo zimno, wtedy to są dużo krótsze spacerki. Czy czasem potrzebujesz trochę wyjść do ludzi, gdy jesteś tylko z dzieckiem codziennie? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Jak mam tylko możliwość, to nawet do sklepu, żeby pójść nawet samej, to jak tam przychodzi i zostaje z małą, to pytam się go po prostu, czy by został z małą. Ja bym poszła zrobić zakupy, zwykłe zakupy, takie, wiecie, nawet spożywcze, biedronkowe. Tak? Jutro na przykład mogę się Wam pochwalić, że idę na przykład na masaż, który dostałam od swojego męża jeszcze w grudniu w sumie, ale dopiero go wykorzystuję teraz. No a tak, no to czy do fryzjera jak pójdę, bo byłam też ostatnio fryzjera, to też Tomek został. Jak przyjeżdża Patrycja, moja przyjaciółka, to idziemy na spacer, ale to już zazwyczaj z niunią, bo to jest w ciągu dnia, kiedy Tomek pracuje. No na pewno nie jest tych wyjść jakoś mega dużo, bardzo mało bym powiedziała.
Ale wiecie, przyjdzie wiosna i mam nadzieję, że to troszkę się zmieni, dlatego że z Laurą będę mogła częściej czy na Lublin, wiecie, do centrum sobie pojechać czy coś, bo teraz to wiadomo, jest zima i tak dalej, i też nie, wszystko jest praktycznie pozamykane, nawet nie wiem, pójść na kawę to jest problem, ale myślę, że jak się zacznie wiosna i lato, to dużo więcej perspektyw będzie. Nie narzekam, ale przydałoby się więcej wyjść. Czujesz się spełniona jako mama? Oczywiście, że tak, ja bardzo jestem szczęśliwa, że jestem mamą i bardzo się cieszę, że Laura jest na świecie i że mam to tak jakby z głowy. Chodzi mi o, wiecie, o ciążę, o to, że ta ciąża już się skończyła, bo ja w ciąży naprawdę byłam troszkę taka zestresowana tym, czy na pewno wszystko się powiedzie pomyślnie i czy po prostu chciałam mieć to już po prostu za sobą, żebym wiedziała, że to dziecko przy mnie już jest i nic po drodze się złego nie wydarzy, naprawdę. No a teraz już mówię, Laura skończyła 5 miesięcy, więc no, żyje nam się dobrze. Laura, tak jak wam wspomniałam, jest pogodnym dzieckiem, więc wszystko jest w porządku. Miałabyś tak już wrócić do pracy? No raczej nie, no Laura skończyła 5 miesięcy, więc myślę, że to jest zdecydowanie za szybko, żeby wracać do pracy. Tym bardziej, że nie wracam do pracy tam, gdzie pracowałam. Chciałabym coś zacząć nowego. Myślę jeszcze, co to by było dokładnie. Mam kilka pomysłów w głowie, ale jeszcze nie wybrałam jakby takiego ostatecznego kierunku. Jeszcze bym nie chciała wracać, dlatego że uważam, że 5 miesięcy dla dziecka to jeszcze jest zbyt mało, żeby wracała. Tym bardziej, że karmię piersią, tak wiem, mogłabym, znaczy laktatorem, wiem, mogłabym to robić w pracy i tak dalej, ale nie znam, szczerze mówiąc, mamy, która wróciła do pracy, kiedy jej dziecko miało 5 miesięcy. Naprawdę, nie znam nikogo z moich znajomych. Zazwyczaj, tak jak patrzę po znajomych, to wracają po 2-3 latach. Wiadomo, że jak dziecko kończy rok i kończy się ten macierzyński, no to już tak w głowie człowiek ma, że powinien już coś tam myśleć i myślę, że ja po roku będę coś takiego właśnie myślała, ale to nie oznacza, że ja po roku wrócę do pracy, tak? Ja po roku będę myślała o tym, jaki kierunek obrać i co konkretnie robić. Natomiast teraz w żadnym wypadku sobie nie wyobrażam wracać jeszcze do pracy. Czy nagrasz wasz zwykły dzień? Powiem wam szczerze, że nagrywałam. Mobilizowałam się wiele razy, żeby nagrać taki dzień, ale powiem wam, że jakoś mi to kompletnie nie szło. Albo byłam zmęczona, albo Laura tam nie dawała, albo za bardzo nie miałam wam co pokazać. W grudniu nagrywałam parę filmików, jeżeli chodzi o vlogi, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądają takie nasze dni, to oczywiście zapraszam was do wcześniejszych filmików. Natomiast jeżeli chodzi o teraźniejsze dni, to myślę, że nagram, ale nie wiem, może się zmobilizuję i nagram wam w tym tygodniu. Zobaczę, nie chcę wam obiecywać i potem wam mówić, że nie nagram. Myślę, że to tak spontanicznie wyjdzie, bo ja generalnie u mnie jest tak, że ja spontanicznie coś tam nagrywam, nawet te hole czasami przychodzę i tak, wiecie, dobra, nagram, a czasami po prostu zapominam w ogóle o tym, żeby wyciągnąć aparat. Tak samo jest z vlogami, więc jeżeli vlog będzie kręcony, to na pewno się o tym dowiecie. Mam nadzieję, że... Znaczy tak, mogę wam obiecać, że w lutym na pewno vlog się pojawi. I tak, moi kochani, odpowiedziałam wam już na wszystkie pytania. Mam nadzieję, że pytania były dosyć dobrze rozbudowane, odpowiedzi w sensie na nie. I z Laurą się... Hej! I z Laurą chcielibyśmy się pożegnać i podziękować za poświęcony przez was czas na obejrzenie tego filmiku. Buziaki dla was, pozdrawiamy was bardzo gorąco i serdecznie. Cześć, pa!